Ponad rok temu stacja Cartoon Network oficjalnie zapowiedziała produkcję filmu Niesamowitego Świata Gumballa. I do tego w reżyserii Bena Bukuleta, czyli twórcy naszej kreskówki. Germain Bukle, le créateur de Gumball. Natomiast kilka miesięcy później dostaliśmy informację, że powstanie zupełnie nowy serial Gumballa, a animacją zajmie się Hanna-Barbera Studios. Jednak od tamtych zapowiedzi minęło już trochę czasu. Oczywistym jest, że produkcja filmu czy serialu, zwłaszcza na takim poziomie jak Gumball, nie trwa miesiąca czy kilku miesięcy. To bardzo długi proces. To nie zmienia faktu, że wielu z was jest ciekawych, co dalej z filmem i nowym serialem Niesamowitego Świata Gumballa. Tym bardziej, że od premiery, od emisji ostatniego epizodu Inkwizycja, na ten moment minęły już ponad 3 lata. Dlatego dzisiaj powiem wam, jakie kwestie moim zdaniem mogą zostać poruszone w nowym Gumballu. Chodzi mi głównie o kwestie, które pozostały pewnego rodzaju zagadkami lub nie zostały do końca rozwiązane w 6 sezonach naszej kreskówki. Przedstawię też oficjalne zapowiedzi, o czym ma być film, dlatego jeżeli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć, to oglądaj do końca, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Jeśli chcesz więcej odcinków z Gumballa, to nie zapomnij zostawić suba, dzięki temu będziesz na bieżąco. Wpadnij też na mojego Instagrama, ponieważ sami zdecydowaliście, że jeszcze w wakacje odwiedzę realnie istniejące osiedle Gumballa. Nie żartuję, mam już kupione bilety. Na Instagramie zrobię wam na pewno relację z odwiedzenia tego osiedla. Dlatego link jest w pierwszej linii co opisu, niedługo też zrobię jakieś zdjęcie. Zostaw followka, a my już zaczynajmy. Cartoon Network należy do Warner Bros. Discovery. I na oficjalnej stronie Warner Bros. Możemy przeczytać, o czym będzie film Gumballa. Film rozpoczyna się, gdy największy fan Gumballa znajduje brakujący odcinek serialu i przypadkowo otwiera portal łączący jego świat z kreskówkowym światem Gumballa. Po spotkaniu ze swoimi bohaterami, nasz superfan postanawia połączyć siły z Gumballem, Darwinem, Anais, Richardem i Nicole, aby uratować ich przed nikczemną siłą pochłaniającą Elmore, jednocześnie nieumyślnie uwalniając niebezpieczeństwo. Film wykorzystuje najnowsze techniki animacji i technologię CG, będzie zarówno komediowym, emocjonalnym, jak i epickim zakończeniem dla fanów oryginalnej serii, a także nowym początkiem w tworzeniu świata na nadchodzącą serię. Dla niektórych perspektywa tego, że ma się pojawić jakiś fan, może być troszeczkę dziwna, to znaczy nie byliśmy do tego przyzwyczajeni w Niesamowitym Świecie Gumballa, wiecie, do połączenia świata kreskówkowego i naszego, dlatego to, co nam pozostało, to cierpliwie czekać. Tyle. Zapowiedzi są moim zdaniem bardzo optymistyczne i napiszcie w komentarzu, jakie macie przeczucia. Teraz przejdziemy do tego, co moim zdaniem może pojawić się w filmie i w nowym serialu. Kto wzywa o pomoc? Kto śledzi trochę mój kanał, z pewnością wie, o co chodzi. Podczas oglądania odcinków można zauważyć, że w niektórych miejscach mamy narysowaną jakąś postać i obok niej napis help me, czyli pomocy. I zastanawialiśmy się od dawien dawna, kto to może być. Powstało wiele różnych teorii, od tego, że to Fragile, aż po postacie z otchłani. Ogólnie bardzo możliwe, że jest pewien trop, ponieważ od Mysza Tusia dostałem pewną wskazówkę i myślę, że może coś z tego być, jak sądzicie? Trzeba trochę poszperać. A jeżeli nie chcesz tego przegapić, to wiesz, co robić. Związek Gumballa i Penny. Od pamiętnego odcinka Skorupa, gdy Gumball wyznał uczucia Penny i gdy doszło do ich pocałunku, można powiedzieć, że ich związek ucichł. Z wyjątkiem może kilku epizodów, to tak naprawdę nie mamy pokazanej relacji między nimi, tego, że się spotykają. Raz w 6 sezonie poszedł co prawda do jej rodziców, ale nadal nie mamy pokazanego ich związku. W szkole i gdzie się widzą, raczej traktują się troszeczkę z obojętnością i nie widać relacji. I myślę, że kwestia ich związku może pojawić się w filmie czy w nowym serialu. Być może Gumball będzie musiał ją uratować, gdy całe miasto będzie w apokalipsie. Do tego przejdziemy później. Tata, Tiny. Z pewnością wielu z was pamięta odcinek Walka z pierwszego sezonu. Gumball zaczyna obawiać się, że Tina się nad nim znęca i przez cały odcinek tak naprawdę przed nią ucieka. Na samym końcu widzimy, jak pani Nicole wchodzi i uspokaja całą sytuację. Poszła porozmawiać z panem Rexem, a tak naprawdę mu wlała. Jednak nie widzieliśmy w tym odcinku, jak wygląda tata Tiny. Nigdy nie widzieliśmy go w kreskówce. Ktoś powie, że to nie jest przecież takie istotne. No właśnie, nie do końca. Nie wiem, czy wiecie, ale zaginiony odcinek Gumballa rzeczywiście istnieje. Jednak nie jest to odcinek żałoba czy rozpacz, bo nic takiego nigdy nie miało miejsca i to tylko przeróbki fanów. Zaufajcie mi, znam się na tym. Istnieje epizod, który zaczął być produkowany, jednak nigdy nie ujrzał światła dziennego. Mam na myśli odcinek D-Rex, który nie wyszedł, bo w skrócie to się nie opłacało. Jednak mamy dostęp do kawałka scenorysu, czyli wstępnych rysunków odcinka przypominających
mających komiks ze scenami, na podstawie którego powstaje finalna animacja. Widzimy tam wyraźnie ojca Tiny i jego interakcję z bohaterami. Mając na uwadze to, że budżet na film Gumballa i na nowy serial Gumballa jest zapewne nieporównywalnie większy niż wtedy, to być może pan Rex się pojawi. Bo w zasadzie dlaczego nie? Gość zwana. Czyli kwestia, która dosłownie musi być poruszona w filmie i w serialu, moim zdaniem będzie, najpewniej w filmie. Jest to najbardziej tajemnicza postać z całej kreskówki, dosłownie nigdy nie widzieliśmy jak wygląda, nie wiemy kim jest, a to naprawdę bardzo ważna postać, ponieważ stamtąd przecież pochodzi na przykład Darwin. No Darwin wziął się z Vana, Richard go tam kupił. Stamtąd także pochodził pilot do zmieniania rzeczywistości, którym Rob prawie pozabijał wszystkich, a także notes całkowicie zmieniający fabułę kreskówki. Wedle jednej z teorii, gość z Vana to tak naprawdę twórca kreskówki. Jaka jest prawda? Tego, mam nadzieję, dowiemy się w filmie niesamowitego świata Gumballa. Rachel Wilson. Rachel zniknęła w pierwszym sezonie. W rocznikach Darwina dowiadujemy się, że wyjechała na studia. I zdecydowanie bardzo możliwe, że zobaczymy ją w nadchodzących produkcjach. Ale wiecie, być może wróci na wakacje i zobaczymy interakcję tej starszej Rachel z bohaterami. Moim zdaniem jest to możliwe, tym bardziej po tym, jak dyrektorzy mówili, że fani Gumballa dostaną satysfakcjonujący koniec. Pojawienie się Rachel na pewno spodobałoby się wielu osobom. Przypominam, że Rachel pocałowała Darwina. Kerry nie będzie zadowolona, gdy ona się zjawi. Mroczna wizja Alana. Jak wiemy, epizod Wizja ukazał nam prawdziwą, ciemną stronę Alana. Bardzo szczegółowo omówiłem tę kwestię w odcinku Dlaczego Gumball nie jest dla dzieci. Jeżeli go nie oglądałeś, to zapraszam. Alan napisał manifest przypominający najgorsze dystopie, w którym mówi, że za pomocą przymusu i przemocy chce zaprowadzić szczęście, tak aby każdy był szczęśliwy. I ma zamiar to zrobić, zamykając ludzi w obozach, z ciągłą kontrolą, przywiązanych do krzeseł. Nie, to nie jest żart, jak ktoś powie Gumball, bajka dla dzieci. A na koniec widzimy, że Alan znowu zaczął pisać manifest o tym, jak chce przejąć władzę nad światem. I być może będzie on zamieszany w to, że świat Elmore zostanie zniszczony. Koniec świata Elmore i Banana Barbara. Teraz kwestie, które na 100% będą poruszone w filmie, bo nawet zgadza się to z oficjalnymi zapowiedziami. W epizodzie Wyrocznia dowiadujemy się, że namalowane przez Bananę Barbarę obrazy bezpośrednio wpływają na przyszłość. Look at that. Who painted this? My mom. Każde wydarzenie namalowane przez Barbarę staje się prawdą. This is weird. Look at the date. She painted this years before it happened. Na końcu tego epizodu, który został wyemitowany w 2015 roku, widzimy obraz apokalipsy, całkowitego zniszczenia świata Elmore. Tutaj także jest dom Roba, ten sam, który widzimy w odcinku Otchłań. Przypadek? Nie. W epizodzie Przyszłość sezonu 6, który dział się chwilę przed epizodem Inkwizycja, czyli przed ostatnim odcinkiem, w tym miejscu widzimy ten sam obraz, który był widoczny niemal 4 lata wcześniej. Po 4 latach widzimy go znowu. Dlatego nie ma możliwości, że to był tylko jakiś wrzucony żart przez twórców. A co najbardziej przerażające, inne obrazy, które widzieliśmy, już zdążyły się spełnić. Poza jednym. I chyba nie muszę mówić, jaki to obraz. Z tych spełnionych, jeżeli ktoś nie jest w temacie, przykładowo tutaj, w odcinku Przyszłość, widzimy Inkwizytora, który pojawił się w ostatnim epizodzie. Chyba 10 odcinków później, w sezonie 6. A tutaj widzimy Roba spadającego w przepaść. Nawet ma ten dorysowany ogonek. Logicznym jest, że jeżeli twórcy po 4 latach nie zapomnieli o tym obrazie, to z pewnością nie zapomną też teraz. Dlatego możemy spodziewać się apokalipsy i to pokrywa się w zasadzie z tym, co dostajemy w oficjalnych zapowiedziach. Najdokładniej z tym, że ten superfan chce z bohaterami połączyć siły, aby, cytuję, uratować ich przed nikczemną siłą pochłaniającą Elmore. Jak myślicie, co może być tą pochłaniającą Elmore siłą? Jakieś pomysły? Nikt? Chyba jednak wiemy, dlatego osobiście już nie mogę się doczekać. Dzisiaj przedstawiłem kwestie, które moim zdaniem zostaną poruszone w filmie i w nowym serialu. Poszukam czegoś jeszcze, jak sami macie pomysły, co waszym zdaniem powinno się tam koniecznie pojawić i co bardzo możliwe, że się pojawi. Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw waszych opinii. I dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do następnego filmu, który już niedługo. Był z wami Cyprian. No i cześć.